Ile ja starych dziadów widziałem nagich. Ej, zróbmy konkurs. Mama powiedziała, ola Boga, kurwa ma. Zabieram się synku znowu, to Jezu. O mój Boże. Jezus Maria. O Boże. Vlog. 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 Nie było dawno vlogów, bo padłem psychicznie w sumie. Jestem taki... Kurwa, jak smutno się zaczęło robić. O Byniu. Byniu, nie, don't. Don't. Więc tak, co u mnie? Żyję sobie. Staram się wrzucać TikToki co dwa dni i to jest taki stały cykl mojego życia. Codziennie znajduję sporo czasu na grańsko. Ogrywam Harry'ego Portiera. Jest śmieszny, no. Nie no, serio, zaskoczyłem się pozytywnie, bo myślałem, że to jest gówno straszne. Okazało się nie być gównem. Co jeszcze? Kerbalki sobie gram. Wyszły kerbalki dwójeczka. Ale kerbalki nikogo nie obchodzą, więc tutaj nie będę o tym gadać. Główne, co chcę powiedzieć w tym materiale, to to, że byłem na termach maltańskich. To są termy w Poznaniu, basen w Poznaniu. Pierwszy raz tam byłem. Bilet normalny dla jednej osoby kosztował powyżej 45 zł od godziny. My wzięliśmy dwie godzinki, czyli to było jakieś 50 zł? 55 zł, a ulgowy to tam chyba 40 coś. No i oni tam mają straszne frykasy, nie? Mnóstwo tego mają. Mają i zwykłe baseny, i jakieś zjeżdżalnie, niezjeżdżalnie, i termy, i strefę sauny. Były takie wiry, one wciągały, były jacuzzi. Termy hit. Pierwszy raz byłem na termach. Żeby wejść na te termy, trzeba przejść przez mega gorącą wodę. W sensie może nie jakąś mega gorącą, ale no bardzo ciepłą. Ja jestem zimnolubny, więc dla mnie każda woda powyżej 40 stopni jest już wrzątkiem. No i po tym przejściu wychodzi się już na zewnątrz. Wychodzi się na zewnątrz i to jest tak cudowna rzecz. Byliśmy o jakiejś 22, 23, więc już na dworze było zimno. Teraz no jest luty, więc też już jest całkiem chłodno. I to jest tak cudowne. Ciepła woda, połączenie z zimnem. No cudowna rzecz. No kurde macie, ta para. No, Hit kompletny, no polecam każdemu. O czym chcę powiedzieć, co mnie przeraziło. To była trauma. Sauny. Do stref saun nie można wejść w bieliźnie, w kąpielówkach. Trzeba być nagim. Ja się tego nie spodziewałem, bo byłem już na kilku saunach i zawsze w bokserkach tak dalej wszyscy sobie chodzili bez problemu. Tutaj jest nakaz bycia wręcz nagim. Ile ja starych dziadów widziałem nagich, grubych, chudych, starych, młodych. Penisy długie, penisy małe. Nie spodziewałem się tego, że zobaczę tyle penisów dzisiaj. I to na żywo. To nie był dobry dzień na posiadanie wzroku. Tak się zastanawiam. Bo mnóstwo ludzi tam nie miało w ogóle żadnych skrupułów, tak to nazwijmy. Czy to jest normalne jakoś tak? Kobiety się kryły. Nie było żadnej kobiety, która by się odkryła. Nawet w saunach. Każdy facet od sauny do sauny, na waleta, na wywaleniu. Próbuję znaleźć jakieś wyjaśnienie, ale ja nie, ciągle nie mogę tego przeboleć, bo ja szanuję ubrania, nie? Bardzo szanuję ubrania. Tą moją jedną bluzę, którą noszę od kilku miesięcy. Były zjeżdżalnie. Były zjeżdżalnie. Byłem na takiej klasycznej, jakiejś audiowizualnej. Tam się światełka świeciły. Oraz była zjeżdżalnia turbo. Turbo zjeżdżalnia, no przyznam, że wymiękłem. Wymiękłem dlatego, że ona miała taką samą długość jak te inne zjeżdżalnie, ale częstotliwość zjazdu była dwa razy krótsza. Dwa razy więcej ludzi tam wchodziło niż na te inne zjeżdżalnie. W mojej głowie zrodziło się, że tam naprawdę jest turbo. Oj nie, Wiktorku. Ja tego nie przeżyję. W szczególności, że wystarczy jedna kropla wody. Wystarczy jedna kropla! Zrobiłem się syrenę. Hadwao! Że wystarczy jedna kropla wody w moim nosie, żebym się dusił. Nie potrafię nurkować, od razu panikuję. To jest moja pięta achillesowa, więc jeżeli ktoś chce mnie na przykład ogłuszyć, to wystarczy mi tylko tak psiknąć wodą w twarz. Wracając do saun,
Było ich mnóstwo. Była sauna na zewnątrz, trzeba było przejść przez dwór. Było całkiem orzeźwiające, tak przyznam, że kurde, no to było fajne. Była nawet taka komora, nie wiem, kriogeniczna. Czym jest kriogenika, kurwa? Była też taka sala wypełniona lodem. Niestety była zamknięta ze względu, że jest poniedziałek i muszą jeszcze ją zamrozić, ale tam jest lód. Ej, zróbmy konkurs. A co tam? Oglądacie tych? Anime? Lubicie anime? Ataki Tytanów? Eren Jaeger? Jaegermeister? Gdzieś tu jest. O, jest. O. Chcecie szklankę? Ale szklankę mam wysłać, że ona się zbije. O, no to szklanka albo tego Izuku Midoriya. No to słuchajcie, Izuku Midoriya albo szklaneczka do wyboru. Ten, kto wygra, ten może sobie wybrać. A co mi tam? Tylko teraz trzeba wymyśleć zasady konkursu. Jak słoik pęka. Jak słoik pęka. To zrobi lepszy efekt grywa. Nie. Remaster. Musicie napisać komentarz pod tym filmem, który mnie urzeknie. Tak serio. To może być cokolwiek. To jest formuła konkursów, które już prowadzę od wielu, wielu lat. Kiedyś też zrobiłem taki konkurs i ktoś napisał wierszyk albo powiedział, żebym się nie zesrał i tak dalej i ja stwierdziłem, że to już jest to, nie? To jest to. Więc możecie poszaleć, możecie mnie obrazić, możecie napisać coś śmiesznego, możecie napisać wierszyk. Coś, co mnie urzeknie. I ja się skontaktuję. Znaczy nie, no ja się nie skontaktuję, bo nie mam w sumie jak. W następnym vlogu po prostu powiem, że... Pyk. Albo obserwujcie Instagrama, tam też mogę powiedzieć bez problemu. Widzisz, jaki content się tutaj robi? Niby o golasach, a tu proszę, konkurs. Patrz na tego Krzesisława, no Krzesisław jest cudowny. Krzesisław to jest najlepsze bydle, jakie istnieje, no. Squishy animale, to jest cała rodzinka. Jest Freddy, no. Jest Seb. Poka Sebę. Seb. Jest Gizmo. Kim jest kurde Gizmo? Jest pierogiem. Denis. Denis. A Pippa jeszcze jest. My mamy Terego i Petera. Jakie śmieszne w dotyku. Dziwne. Jest śmieszne w dotyku. I to jest kto? To jest Peter. Siema Peter. Peter. A ten drugi? Tery? Jest nagim żółwiem. Tery. Ale jazda. Całe 3 złote. Robimy scenkę, ty będziesz Peterem, ja będę tak. Boże, jak te My Little Pet Shopy. Oj, Byniu. A tobie szczają do ryja. I ty to pijesz. Tobie szczają do ryja i za to ci płacą. Ja przynajmniej zarabiam. Dzień dobry, poproszę bułeczkę. Przepraszam, czy prowadzi może pani Chosen Dogi? Nie, ale za to mamy Chosen Dogi. To ja poproszę Chosen Doga. Proszę. Należy ci za to 30 jenów. Ale to nie miał być weed, ale okej. Okay. Zostaw tego. Kurde. Czekaj! Mamo! Wypierdalaj! Co, synku? Mogę iść do sklepu? No idź. To mój pierwszy raz, kiedy będę sam w sklepie. Siema, koleżanko. Oj, Jezu. O matko. Przepraszam, mam zaburzony błędnik. Siema, koleżanko. Przepraszam, nie mogę rozmawiać z nieznajomymi. Kiedyś mama mi powiedziała... Siema, mam na imię Jurek. Kiedyś mama mi powiedziała... Nie rozmawiaj z obcymi. Ja jestem Staś. Staś Grechuta. Miło mi poznać. Ja niestety nie jestem sportowcem, bo mam zaburzony błędnik. Dlaczego masz zaburzony błędnik? Opowiedz mi swoją historię. To było tak. Mama poznała się z tatą. Nastąpiła miłość. Niestety... Tatuś był chujem i odszedł od mamy. Mama powiedziała, ola Boga, kurwa ma, co ja teraz pocznę? Jednak w brzuszku mamy narodziło się nasionko.
I to nasionko zaczęło kiełkować. Kiełkuje, kiełkuje. O Jezu. W piątym miesiącu ciąży niestety mama spadła ze schodów. Nic się nie stało. Jednak przez te wszystkie backflipy mój błędnik nie potrafi znaleźć pionu. Koniec flashbacków. Aha, błędnik, bo ty byłeś błędem, tak? Zostałem stworzony z miłości, jak Jezus. Tatuś Tery płaci alimenty. 350 dokładnie, netto, po opodatkowaniu. I pierwszy raz idę sam do sklepu. Przepraszam bardzo, ale czy ma pan jakiś do mnie interes, ponieważ naprawdę muszę iść do sklepu. Nie wiem, jak to ci powiedzieć, ale mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Co się stało? Twój ojciec już nie będzie ci płacił alimentów. Co? Co? Co się dzieje? Dlaczego? 350 zł netto po podatkowaniu. Niestety spadł ze schodów. Umarł na miejscu. Spójrz, jak moja mama w piątym miesiącu ciąży. Czy on też ma zaburzony błędnik? Nara. Nie. No to kupię sobie chipsy na pocieszenie. Dzień dobry, wszedłem do Dino. Dzień dobry, witamy w Dino. Dzień dobry, poproszę chipsy na pocieszenie. Widzę, że pan nie ma rękawiczek, niestety nie mogę panu sprzedać chipsów. A po co mi rękawiczki? Jedzenie chipsów bez rękawiczek, z których możesz wysysywać przyprawy, jest nielegalne. Nie wiedziałeś o tym? Faktycznie. Przez jedzenie chipsów w rękawiczkach mam ekstra flavor w nich. Mogę je ssać codziennie, idąc do szkoły w zimę. I codziennie czuć mój ulubiony smak chipsów, crunch chips, pieczone żeberka. Niestety wybierz sobie coś innego. Jezu. Proszę, ty nie biegać. Mam zaburzony błędnik. Przepraszam. Synku, weź te... O, weź rękawiczki. Ojej, mamo, dziękuję. Proszę, żeby ci nie zawiało. Pamiętaj, zabezpieczaj się. O Jezu. Proszę okazać rękawiczki. Proszę o te rękawiczki. Jezu, przepraszam. Mam zaburzony błędnik. Przepraszam, co masz? Błędnik. Dzwonię po policję. Pi, pi, pu, pu, pu. Halo? Gówniak ma zaburzony błędnik. Proszę tu przyjechać, do Dilza. To twój zmarły tatuś. Co się dzieje? Jestem duchem. Błędnik to nowy narkotyk na rynku. Ona myśli, że to chodzi o narkotyki, a nie to, co masz w uchu. O nie, co ja teraz zrobię? Uciekaj stąd, ponieważ pały już jadą. Boże, tatuś mnie odwiedził ze światów. Słyszałem, że masz błędnik. Kto mówi? Policjant. Przecież tupie. Policjanci tupią. Tupią ci na mordę. Żyję dla gangu, ty jebana pało. Jak ma na imię twoja mama? Proszę mówić, bo użyję środków przymusu bezpośredniego. Kierzyna. Mamo! Wy jesteście za biedni na takie narkotyki. Puszczam cię wolno. Dobrze, synu. W takim razie to jeszcze podać. Ała. No nic mi jeszcze nie podałaś. Poza tym ja już nic nie chcę. Co? Mam błędnik zaburzony. Ała, nie. To se kup wózek kalecki. O, oczywiście, że ma zaburzony błędnik. Ała. Na kolan. O Jezu, nie. Jakieś dziwne to dziecko. Nie, ja nie mogę chodzić. Jezu, synku, ja wiedziałam, żeby cię nie puszczać samemu do szkoły. Kurwa, dobra. Jezu, ty nie jesteś w szkole. Jesteś ze sklepu, o nie. Aha, wagarowanie. Tak pani wychowała syna. O nie, synku, chodź. Kaleka i Wagarowicz. Zabieram cię, synku, stąd. O Jezu. O mój Boże. Jezus Maria. O Boże. Nastoletnie matki. Koniec. Ale jazda. Ale jazda. Nie czuję się jakoś dumny, wiesz? Wymyśliłem sobie coś takiego, patrzcie na to. Sorry, że tak ciemno, ale nie chce mi się ISO zmieniać. IKEA ma takie haki, nie? One są takie długaśne. No i jak pada sobie położę, no to on strasznie zjeżdża. No nie da rady na niego postawić. Można wydrukować w 3D takie specjalne uchwyty, żeby pad sobie ładnie siedział. Ja stwierdziłem, że jestem mądry i wystarczy troszeczkę trytytki walnąć tutaj. Tak troszeczunie. Z jednej strony, z drugiej strony, to się co prawda lekko rusza. I patrzcie na to. Pik. I teraz ten pik. Update Piotka. Miałem też update'ować. Pytaliście się. Piotek jest biedny jak nie wiem.
Tak wygląda. Przecież to jest... Prześwituje już, nie? Tutaj wam wrzucam, jak to wyglądało, kiedy kupowałem. A jak wygląda to teraz? No, wygląda strasznie. No, najprawdopodobniej to zdechnie. Ale nadzieją są tutaj te nowe rzeczy. Zobaczcie na to. To są noweczki. To są delikatne, malutkie, takie... One sprawiają, że mam nadzieję, że jakoś będzie. Co do monsterki, ona rośnie aż miło. To jest hit kompletny, ona wypuszcza ciągle nowe owoce. Palemka trochę się przesusza, lekko się wysusza, ale staram się jej zapewniać wilgoć. Ryskuję, daję jakieś miseczki z wodą. Próbuję, staram się, więc źle nie jest. A ja pokażę coś. Proszę, różowa kaczka. Kolejna różowa kaczka. Kolejna różowa kaczka i kolejna różowa kaczka. Kolejna różowa kaczka! No i co? To tyle chyba, nie? Z pogadanki? Tak, szybki vlog. Myślę, że był git. Dobra, czekaj, bo się żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta pogadanka była znośna. No, trzymajcie się, nie? Jak coś, to pamiętajcie o konkursie. Możecie wpadać na te różne inne pierdy. I se żyjcie jakoś godnie, nie? To ważne, żeby godnie żyć.